Nieustanne wymioty, chroniczna biegunka i bolesne skurcze doprowadzające do śmierci nawet połowy zarażonych. W XIX wieku cholera była prawdziwym postrachem Europy. Szczególnie mordercze żniwo zebrała w Polsce. Zaraza, szerząca się głównie przez picie zanieczyszczonej bakteriami wody, postępowała błyskawicznie. Zasadniczo miała ona trzy stadia. Każde kolejne wiązało się z coraz silniejszymi wymiotami i biegunką, które około połowę zarażonych wysyłały na tamten świat. Epidemia cholery pojawiła się w Warszawie po raz pierwszy, podobnie jak na innych ziemiach polskich, w 1831 roku, wraz z rosyjskimi żołnierzami oraz innymi przybyszami z odległych wschodnich rubieży Imperium Rosyjskiego. Walcząc z szerzącą się chorobą, otwarto wówczas czasowo szpital przy ulicy Bagatela. Podobne szpitale lub oddziały otwierano w kolejnych latach, gdy tylko epidemia cholery powracała do miasta. Choroba z największą siłą uderzyła w 1852 roku. W mieście liczącym wtedy około 200 tysięcy mieszkańców zarażonych było 11 tysięcy, a zmarło prawie 5 tysięcy. Teraz trochę na temat historii samego cmentarza. Cmentarz choleryczny na warszawskiej Pradze, projektu inżyniera Henryka Sumińskiego, otwarto 16 listopada 1872 roku. Ogółem pochowano tam 484 zmarłych. Ale to nie wszystko. W latach 1876-82 z rozkazu władz wojskowych pochowano tu 7 żołnierzy, wyznawców religii pogańskich. Zapomniany cmentarz skasowano w 1908 podczas budowy węzła kolejowego. Szczątki zmarłych przeniesiono do zbiorowej mogiły na północ od pierwotnego położenia cmentarza. Miejsce spoczynku szczątków upamiętniono pomnikiem. Cmentarz w latach okupacji, a następnie współczesnych nam latach, został zdewastowany i zaśmiecony. W 2009 roku stuletni pomnik został usunięty, a odłamki skruszonego piaskowca pozostałe po rozbiórce monumentu złożono na betonowej płycie mogiły. Sprawująca opiekę nad terenem dawnego cmentarza spółka PKP odtworzyła kamienny pomnik i zrekonstruowała otaczający go ceglany mur. Wzmocnione zostały także fundamenty grobu. Wycięto roślinność zaburzającą pierwotny układ drzew na terenie cmentarza i zagrażającą zabytkowym murom. Po remoncie mogiłę otoczono parkanem, dodatkowo zabezpieczającym ją przed dewastacją oraz uniemożliwiającym dostęp osób postronnych. W 2012 cmentarz został wpisany do rejestru zabytków. Niestety na dzień dzisiejszy nie można się do niego normalnie zbliżyć, ponieważ jedyny tunel pod wałem kolejowym, który prowadzi do cmentarza, jest zamknięty na duże stalowe kłódki. Nie wiemy, kiedy ten stan się zmieni, ale na pewno jako zabytek powinien być dostępny dla zwiedzających.